Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj będzie bardzo króciutko, ponieważ chciałbym sprostować pewne rzeczy, które mówiłem w poprzednim filmie, w sumie ich konkretnie jedną sprawę. Optymalizacja. Powiedziałem, że jeśli chodzi o optymalizację, no niestety tutaj Star Citizen leży i no to się zgadza. Optymalizacji jako takiej on jeszcze nie posiada. Ale słuchajcie, postanowiłem wrzucić Star Citizena na maksymalne ustawienia graficzne. Także mam włączonego DLSS-a, upscaling na jakość ustawiony. Jak widzicie, jakość bardzo wysoka. Chmury wolumetryczne też bardzo wysokie. Generalnie bardzo mocno one obciążają podobno protek, ale nie odczułem tego, nie? Reszta jest na wysokich ustawieniach. Motion blur mam wyłączony, bo nienawidzę tego, tak samo jak nie lubię film Greina, więc to mam po prostu powyłączane, nie? I teraz tak, słuchajcie, no ja mam RTX-a 3060. Niestety nie pokażę wam FPS-ów tutaj na ekranie, ponieważ mam odpalonych kilka programów i tutaj nakładka NVIDIA sobie jakoś tak średnio radzi z tym. Dobra, jednak udało się wewnętrznym programem z Star Citizena. I teraz tak, słuchajcie, bo tutaj pokazuje 25 FPS-ów u mnie na maksymalnych ustawieniach graficznych na karcie RTX 3060. Jak widzicie, momentami podchodzi do 30. Tylko że musicie wziąć pod uwagę to, że mam Streamlabsa odpalonego, którym nagrywam. Przy wyłączonym Streamlabsie tych FPS-ów miałem około 50, nawet momentami podchodziły do 60. Tak samo zauważyłem właśnie, że w mieście są one chyba największe spadki mają. Jak już byłem na misjach, gdzieś w posterunkach czy w bunkrach, stabilnie FPS-y dość wysoko stały w okolicach 60, nie? Więc tutaj, no, żebyście mnie źle nie zrozumieli, jak w poprzednich materiałach mówiłem, że optymalizacja leży, bo faktycznie ta gra jeszcze nie jest optymalizowana. Aczkolwiek no, na 3060, jak widzicie, bez problemu w maksymalnych detalach da się ją odpalić i da się też grać. No mówię, ja tutaj mam dość mocno zaniżone przez program do nagrywania. Normalnie tutaj w mieście poniżej 30, poniżej 40 chyba nawet mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby zeszły, więc spokojnie. Możecie nawet na słabszym sprzęcie odpalić, nie? Star Citizena. No dobra, zamieniłem Streamlabsa na OBS-a. Wydaje się troszeczkę mniej zasobożerny niż Streamlabs. Faktycznie FPS automatycznie wskoczyły mi tutaj w granicach, no, 40 powiedzmy, nie? Się wahają. No ale wciąż pamiętajcie o tym, że wciąż są zaniżone. O, teraz zeszły do 30. Wciąż są zaniżone, ponieważ no, mam włączone dodatkowe programy, mam włączone nagrywanie, więc to też dodatkowo robi swoje, nie? Także no, na maksymalnych ustawieniach, jak widzicie, 45 FPS-ów stabilnie na RTX-ie 3060 można wyciągnąć bez najmniejszego problemu. Faktem jest, że gram 1920x1080, nie? Ponieważ no, też w takiej rozdzielczości nagrywam, wrzucam na YouTube'a, więc żeby tutaj nie skalować wideo i tak dalej, no
u mnie to jest na pewno wiadomo, że jeżeli będziecie chcieli mieć tą rozdzielczość wyższą, odbije się to negatywnie na FPS-ach. No, coś za coś. No ale jeszcze raz powtórzę, cały czas mówię tutaj o najwyższych ustawieniach. Spokojnie można sobie je troszeczkę obniżyć i te 60 FPS-ów stabilne bez problemu otrzymacie. No dobrze, tak na króciutko chciałem tylko sprostować swoje słowa, żeby tutaj, żeby nie wprowadzić was w błąd przypadkiem. W ogóle coś ze światłami tu chyba porobili, bo naprawdę to fajnie wygląda dosyć, nie? To by było chyba z grubsza na tyle, co chciałem w tym materiale powiedzieć, także pamiętajcie, nie taki straszny jest Star Citizen, pomimo tego, że no tutaj optymalizacja no mocno kuleje, to jednak da się to bez jakichś tam większych problemów ogarnąć. A ja teraz spadam, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.